ze mną Estera Kostuch, właścicielka i żywa reklama, nie ma co tu ukrywać, firmy Fit Dieta. Witaj. Witam. Powiedz mi proszę, czy to jest prawda, że ty żywisz naszych bokserów? Żywię bokserów i nie tylko bokserów, ponieważ całe województwo pomorskie. No właśnie, gdzie działa Fit Dieta? Gdzie dowozicie swoje dania? W tym momencie gotujemy w Kiełpinie, czyli to jest mała miejscowość na Kaszubach, natomiast dowozimy tak naprawdę już teraz do wielu miejscowości, bo jest to i Trójmiasto, jest to Koszalin, Lęborg, jest to Słupsk. Cześć dziewczyny. Są też fani, widzę, przyjechał fanklub Estery, czyli... Tutaj są, jest żywa reklama, bo tutaj panie stosują naszą dietę bardzo długo, więc mogą na pewno powiedzieć, że jest pyszne, jest zdrowe i też pomaga dojść im do odpowiedniego celu, bo mamy tutaj panią, która wiadomo ćwiczy na siłowni kulturystycznie i naprawdę ma piękną figurę. A Fit Dieta pomaga też w utrzymaniu odpowiedniej wagi. Tak, w utrzymaniu wagi, w przybraniu masy ciała. Wiadomo, że mamy klientów, którzy chcą przybrać w takiej beztłuszczowej masie mięśniowej, czyli tak naprawdę ćwiczą na siłowni i chcą troszeczkę lepiej wyglądać, tak? Więc takich klientów też mamy, dla nich jest właśnie typowo dieta sportowa. Mamy teraz nową dietę, jest to dieta sportowa Pro. Ta dieta się różni tym, że są stałe makroskładniki, a co najważniejsze właśnie jest dużo węglowodanów, jest dużo białka, no jest bardzo malutko tuszu. To jest typowa dieta właśnie dla kulturystów. I to by była też dobra dieta dla bokserów, czy niekoniecznie? Tak, dla bokserów również. Ciekawi mnie to, że rynek takiej diety cateringowej w Polsce szacuje się jego wartość na ponad 2 miliardy złotych i on cały czas rośnie. To jest ogromny rynek, ogromna popularność, ale firm jest też bardzo dużo. Trzeba się wyróżnić, prawda? Trzeba się wyróżnić. Tak jak wspomniałaś, ten rynek ma w tym momencie 2 miliardy, natomiast porównując na przykład do piwa, piwo ma 30 miliardów, także tak naprawdę to jest bardzo młody rynek, jest to bardzo taki rozwijający się rynek, więc na pewno będziemy i my się tym rozwijać. Natomiast tak jak mówisz, trzeba się wyróżniać, my na pewno się wyróżniamy przede wszystkim świeżością. My tego samego dnia dostarczamy, tego samego dnia gotujemy, co dostarczamy. Inne cateringi gotują jeszcze dzień wcześniej. Tak wiadomo, że u nas wtedy to troszeczkę logistycznie musi być odpowiednio spięte, żeby wiadomo, kuchnia odpowiednio ugotowała i w odpowiednim czasie, żeby kierowcy też wyjechali. Więc to jest troszeczkę trudne, ale dajemy radę. Co nas jeszcze wyróżnia? No przede wszystkim można zobaczyć opinię na Dietli. Dietli to jest porówny marka cateringów dietetycznych. Na przykład w Trójmieście jesteśmy na pierwszym miejscu i w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, zaraz po sponsorowanych, bo można sobie wykupić taką reklamę sponsorowaną, jest wtedy się na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, a my od razu jesteśmy za tymi sponsorowanymi. Czyli nasza średnia ocen to jest 4,93, a mamy 3700 ocen. Także wyprzedziliśmy naprawdę topowe cateringi i no myślę, że mogę czuć się dumna z tego. Mamy wspaniałych pracowników, którzy każdego dnia tak naprawdę pracują na ten końcowy efekt. Podkreślmy jeszcze to, że tak naprawdę jeżeli zamawiamy dietę, no to zyskujemy też dużo czasu, prawda? Bo no tak obliczono, że właściwie w skali roku na przygotowywanie posiłków, planowanie, zakupy, gotowanie, sprzątanie przeznaczamy 18 dni. To już jest dużo czasu gratis, prawda? Tak. To się zgadza. Przede wszystkim zaoszczędzamy czas, który możemy właśnie spędzić z rodziną, z przyjaciółmi, wychodząc. Tak naprawdę nie mamy też tego sprzątania, bo wiadomo, że gotowanie to nie jest tylko gotowanie, tak? To jest sprzątanie również po, ale również robienie zakupów. Więc tak naprawdę tego czasu jest naprawdę dużo, który możemy spędzić właśnie w inny sposób niż tylko faktycznie przygotowując to jedzenie. A to wszystko, moi drodzy, dzięki Esterze i Fit Diecie. Jeżeli chcecie mieć gratis 18 dni w roku, to wiecie, gdzie się zgłosić. Zapraszam.